Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj będziemy tak krótko, ale myślę, że dość rzetelnie rozmawiać na temat zachowania kur zimą, tego jak one się zachowują. Tak pokrótce może jak postępować, chociaż już były odcinki na ten temat, to dzisiaj tylko tak pokrótce chciałem wam przedstawić, że możliwe jest to, że zobaczcie, śnieg leży, a kury sobie chodzą po śniegu z tego względu, że nie wieje i po prostu jest temperatura w miarę dodatnia. Także jest 3 na plusie, zresztą widać, bo się wszystko rozpuszcza. No a co do tak ogólnie innych filmików, no to tak jak wiecie, te procedury co do tej ilości kur, no to też pojawią się, myślę, bliżej piątku. Taki odcinek wrzucę wam, żebyście mieli informacyjnie, czy byście chcieli hodować 50 kur, czy też więcej. No a wracając do dzisiejszego odcinka, no to tak pokrótce chciałem wam właśnie przedstawić, jak to wygląda. Niektóre kurki sobie wyszły właśnie z kurnika teraz. Przed chwilą zostały nakarmione, także są najedzone. Już jakieś jajka widziałem, że zniosły, ale zaraz pójdziemy do kurnika, sprawdzimy. Takie ślady się właśnie tutaj odcisnęły po nich i jak widzicie, czarnego kogucika nie ma, natomiast plan jest taki, żeby zakupić sobie jeszcze innego koguta, natomiast nie będzie to teraz zimą, tylko bardziej już na wiosnę, żeby na spokojnie się ten kogut przyzwyczaił do warunków, jakie tutaj mamy, żeby się nie okazało, że pobędzie u nas tydzień, dwa, trzy, no i sami wiecie, co się z nim stanie. Jeżeli chodzi o mój drób, taki w zimę, muszę wam powiedzieć, zdechły raptem dwie kury do tej pory. Były to kury dość stare, już myślę, że też odporność gorsza i też wszystkich tych składników pokarmowych nie wchłaniały, więc jest to w jakiś sposób zrozumiałe, że niestety musiały zdechnąć. I teraz wracając, zaczyna padać deszcz i możecie zaobserwować, ja się schowam pod daszkiem, jak mi się uda, że kury zaczynają uciekać do kurnika. To jest takie ich schronienie, dlatego jest to na tyle istotne, żeby ten kurnik był w miarę bezpieczny dla nich i przede wszystkim, żeby nie było w nim bardzo zimno, żeby był w miarę przytulny, czyli odpowiednia ściółka, gniazda, grzęda i tym podobne, tak jak wiecie. Kura się tam czuje bezpieczna, także jeżeli na przykład macie małe dzieci albo po prostu czasami bawicie się albo macie psa, no to też istotne jest to na tyle, żeby ten pies nie był w kurniku, z tego względu, że poza kurnikiem jeszcze jest to zrozumiałe, ale w kurniku nie jest, z tego względu, że kury się bardzo boją, no i po prostu to jest takie miejsce dla nich, gdzie znoszą jajka, także jak sami wiecie, po prostu problemem może być później to, że tych jajek nie będzie, no i kury będą na dużym stresie, no bo nawet w tym miejscu nie będą się czuły bezpiecznie, a tak to zawsze tu się czują bezpiecznie, jak są w kurniku i zawsze mogą w tym kurniku się schować, do tego kurnika wejść, tutaj w tym kurniku być. No jak wiecie, dostały, jak widzicie teraz, dostały właśnie zboże z ziemniakami. Staramy się teraz dużo tych warzyw im dawać, no bo wiecie, jaka jest temperatura za oknem. Sąsiad teraz zakupił, słuchajcie, sobie 20 leghornów. Teraz kupił. U niego sytuacja jest taka, że ma kurnik drewniany, natomiast dał bardzo dużo ściółki, bardzo dużo słomy i mówi, że w miarę te kury wytrzymają. Kury są młode, bo to jest tam chyba 16 jakoś tydzień, 15, więc powinny sobie poradzić. Natomiast lekorny, jak wiecie, no to dość nie jest jakiś duży drób, tylko są to dość małe kury. Jeszcze szczególnie teraz, jak jeszcze nie dorosły. No ale co do pierwszego jajka, no to też jeszcze, jak się domyślacie, 21, 22 tydzień, także jeszcze trochę. Zobaczmy w gnieździe, czy jakieś jajka są, czy już pozbierane. Nie, już zostały pozbierane, natomiast kury siedzą, więc domyślam się, że pewnie jeszcze będą. I zauważcie, jakie zachowanie. Wystarczyło, tak jak u psów, jeden pies zaczyna szczekać i zaraz zaczyna cała reszta szczekać. O kur jest tak, że jedna kura zaczęła gdakać i już większość kur. Posłuchajcie tego, zaczęło się od tej białej. Będziemy chwilę cicho, zobaczymy, czy coś się wydarzy. Widzicie, już zaburzyłem spokój. Tej coś odwaliło. Może jajko zniosła. Nie, siedzi tam jeszcze inna kura. No, także taki niepokój trochę został wprowadzony.
Natomiast słuchajcie, no nie przejmujcie się tym jakoś bardzo. Jeżeli wchodzicie do kurnika i jest głośno, zróbcie swoje. Nie musicie paradować tak jak ja na potrzeby filmu i nagrywać. Ale widzę, że chyba zaraz będę musiał wyjść, bo bardzo trudno jest w tym momencie nagrać cokolwiek. A jeszcze wam powiem a propos koguta, bo to dość istotne. Słuchajcie, jeżeli nie ma koguta w stadzie w ogóle, no to kura może przejąć cechy właśnie koguta i objawia się to tym, że w większości po prostu ona będzie dominowała, ona będzie skakała na inne kury, będzie się starała po prostu jak najbardziej dominować nad stadem, co nie jest dobre, no bo to też może odbić się na nieśności. No i jest taki taki ład zaburzony bardzo. Ja też nie chcę się jakoś bardzo z nimi przekrzykiwać, natomiast tak jak widzicie, światełko zapalone z tego względu, że w kurniku jest dość ciemno, chociaż na zewnątrz jest widno, pewnie kury zaraz wyjdą, jak tylko przestanie padać. Na razie pada i wiadomo, jak to ptaki chciały się pochować do kurnika. Zobaczcie, jaka awantura w kurniku. Normalnie chyba taki będzie tytuł odcinka dzisiaj, awantura w kurniku i zachowania kur zimą. O, to jest pomysł. No jak widzicie, wszystkie się rozwścieczyły. Niektóre siedzą na grzędzie, niektóre z grzędy zeszły. Tamte kury się wyniosły bodajże już. Na razie jajek nie znoszą. Ale o dziwo muszę wam powiedzieć, że na zimę nieśność wróciła, kury się popierzyły. Zimą mam podobnie jajek, co miałem latem. Także tutaj dużo nieśność nie spadła, naprawdę. Co jestem bardzo zaskoczony i w sumie zadowolony, bo myślałem, że będzie gorzej. Chociaż ja tu się staram dbać o te składniki wszystkie pokarmowe, bo jak widzicie, u mnie kurnik nie jest ogrzewany, chociaż jest murowany i tu jest tylko takie drzwiczki, żeby sobie mogły wychodzić. Ale kurnik jest... murowany. O, ta osoba, która się zajmuje właśnie kurami, jak widzicie, otworzyła okienko, co oznacza, że nie jest po prostu zimno i kury mogą dostać dodatkową dawkę światła i po prostu nie zmarzną. O, coraz ciszej się robi. O, od tej się zaczęło. Ta biała i później tam wszystkie na grzędzie zaczęły tak gdakać, że się nie dało wytrzymać. A może być to spowodowane, słuchajcie, stresem, zagrożeniem, jakimiś problemami, zaburzeniem tego, że po prostu kura poczuła jakieś niebezpieczeństwo, tego, że właśnie jajko zniosła i też sygnalizuje to, że już schodzi z gniazda, albo że nie może właśnie usiąść na to gniazdo, bo inna kura siedzi. Jest bardzo dużo różnych symptomów, właśnie dzisiaj też chciałem wam trochę o tym opowiedzieć, o tym zachowaniu, no i macie właśnie, w sumie na potrzeby filmu zaczęły wszystkie gdakać. Także widzicie, że to różne czynniki naprawdę na to mogą wpływać. Oczywiście no to nie jest tak jak z innymi zwierzętami typu powiedzmy pies, że jak pies jest głodny, no to zaczyna szczekać czy zaczyna się łasić, cokolwiek. U kur to tak nie wygląda, u kur no to jak widzicie z reguły jest tak, że po prostu są osowiałe, zmęczone, żadna kura nie podejdzie, nie zacznie nas dziobać, żebyśmy ją nakarmili, chyba że są jakieś, nie wiem, no tak przystosowane do nas, słuchajcie, od malutkiego. Widziałem taki przypadek, nie wiem, mieszkają z nami, traktujemy jak członków rodziny, faktycznie codziennie wchodzimy do tego kurnika, głaszczemy, bawimy się z nimi, to będzie nam łatwiej po prostu to rozróżnić, ale ogólnie no kura nam tego nie zasygnalizuje, tylko już będzie to po prostu jakieś objawy, które my po niej będziemy bezpośrednio widzieć. Okej, moi drodzy, jeżeli chodzi o takie ważniejsze kwestie, to chyba na tyle dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, co myślicie, czy się podobało. Ja już wracam do nagrywania, także na bieżąco będę nagrywał. O, jak widzicie, na chwilę się uciszyło i znowu się zaczyna. Trzymajcie się, ja wychodzę z kurnika, one zaraz się uspokoją. Do zobaczenia, cześć.